Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Michał Bajor, którego chyba nie trzeba szczególnie przedstawiać, zwłaszcza Opolanom, ponieważ jest to Opolanin z krwi i kości. Witam serdecznie. Witam serdecznie i zawsze tak się uśmiecham. No, na pewno z krwi i kości, jeśli chodzi o serce i głowę, aczkolwiek ja się urodziłem w Głuchołazach. No to i tam polszczyzna. Byłem tylko roczek. To jest opolszczyzna. I tak, ale można powiedzieć z krwi i kości, bo po roku rodzice wyprowadzili się do Opola. No i już potem 18 lat do matury, Opole. I teraz ile razy można to Opole też? No właśnie, bo od ponad chyba 40 lat mieszka pan już w Warszawie, ale z tego co wiem, z sentymentem wraca pan do Opola, tym bardziej, że ma pan tą mamę nadal. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia z perspektywy czasu, tych lat, przez które pan mieszka w Warszawie, stan naszej piosenki opolskiej, naszych instytucji piosenki, bo to się bardzo zmieniło. Mówię o rozbudowaniu filharmonii, amfiteatrze. Jak pan to ocenia z perspektywy Warszawy? Ja się cieszę, że jest rozbudowany amfiteatr. Bardzo się zmartwiłem, nawet rozmawiałem z panem prezydentem, dlaczego nie ma dachu na cały amfiteatr, ze względu na te nasze deszcze w czasie festiwali, no ale prawdopodobnie to związane jest z jakąś ekonomią. Siłą rzeczy to są niezwykle drogie inwestycje. Amfiteatr jest piękny, już miałem kilkakrotnie przyjemność śpiewać gościnnie w czasie festiwali, szczególnie tych jubileuszowych 50, 51 pamiętam. Sama Opole, Filharmonia, gdzie koncertuję, kiedyś koncertowałem w Teatrze, teraz w Filharmonii. Opole w ogóle jest takim miastem dla mnie poza zielenią, sławną już też, bo się mówi, że zielone miasto ma swoje płuca zielone. To jest takim miastem chyba jednym z bardziej bezpiecznych w Polsce. Z teatrami też pan był związany, choćby przez swojego tatę. Zresztą jest pan też aktorem teatralnym. Jak... I filmowym. I filmu, tak, ale chyba czynniej w tym teatrze. W teatrze kiedyś grałem dużo, potem bardzo dużo grałem w filmie, a teraz tylko śpiewam. Tak. Skąd taka decyzja? Jednak bardziej serce się przychyla ku piosenkom? Zawsze od małego chłopaka mówiłem rodzicom, że ja będę na scenie i śpiewał. Gasiłem telewizor i przed telewizorem śpiewałem i tańczyłem i mówiłem, że to jest moje życie. No dobrze, jest pan właśnie bardzo twórczym, płodnym artystą. Nawet teraz, kiedy właściwie jest trudny czas dla wszystkich, gdzieś tam pan tworzy, pewnie w zaciszu domowego studia. Ale skąd pan bierze inspirację? Bo pana twórczość jest tak naprawdę bardzo różnorodna. O czym świadczy nowa płyta, którą tutaj zresztą mamy. A, proszę, proszę. Ona jest też zupełnie inna. Nowa płyta. Ona jest pana już Michała kilka Bajora, miesięcy, włosko-francuskie przeboje. Włosko-francuskie, znane Państwu i Quando Quando i różne francuskie Dalidy i Aznavour, no ale też są piosenki bardzo, bardzo też kolorowe i wesołe. I nawet jest Bella Ciao. No to chyba tego nam trzeba właśnie w tych trudnych czasach. Jak jest ten serial? Dom z papieru? Tak. Dobrze mówię? Tak. No to tam jest też jeden z przewodnich piosenek Bella Ciao. No nie moja oczywiście, ktoś śpiewa po hiszpańsku, ale to sławna, sławna ballada. Ale właśnie tego optymizmu nam trzeba. Skąd pan bierze tę inspirację i ten optymizm? Z serca chyba. Tak, takie banalne może powiedzenie, że z serca. Ale od samego początku, kiedy jeszcze ojciec mnie tam przyuczał do śpiewania, do gestu, jak miałem 16 lat, jak zacząłem startować w tych festiwalach Zielona Góra, Sopot. Miałem 16 lat, gdzie otwierałem drugi Międzynarodowy Dzień Płytowy, gdzie Marlardowicz śpiewała Małgośkę i dostała Grand Prix. Ja byłem gościem, taki małolat. Wymyślili sobie, że zaproszą artystów z różnych festiwali, żeby pokazać jury zagranicznemu, że my mamy nie tylko Sopot. No i trafiło mi się fajnie, że mogłem zaśpiewać. Zapowiadała mnie, nie przepraszam, w pierwszym rzędzie siedziała Irena Dziewić, a zapowiadał mnie Lucjan Kedryński. Niesamowite dla takiego szczyla 16-letniego chłopaka. I tam mnie zauważyli ludzie z filmu i zadebiutowałem u Holland, mając 17 lat w filmie. To fajna ta moja droga, bo nic nie stało się, kiedy już byłem bardzo dorosły. Wszystko stało się wtedy, kiedy byłem bardzo taki, dotykałem ten świat. Myślę, że rodzice dużo pomogli mi, bo są fajni, inteligentni. Tato był aktorem, mama jest nauczycielką, więc miałem takie z dwóch stron bezpieczeństwo. Świetnych miałem profesorów w szkole, w liceum dwójce. Ważne jest w twórczości to, żeby przejść jakąś ewolucję. Każdy ją przechodzi, prawda? Dojrzewa do pewnych rzeczy. Jaką ewolucję przeszedł pan? Do czego pan jakby doszedł w swojej twórczości? Chodzi mi o przestawienie sposobu myślenia, bo to widać w pana płytach, że ma pan sentymenty do pewnych rzeczy, od pewnych rzeczy pan troszeczkę odszedł.
Ten pierwszy długi okres, kiedy z drżącym głosem bardzo dramatycznie, heroicznie wyśpiewywałem wszystkie te Ogrzej mnie, nie chcę więcej, zaważył bardzo na wizerunku mnie, jeśli chodzi o publiczność, jak i też na wizerunku wśród dziennikarzy, którzy się podzielili na jednych bardzo dużych zwolenników, na drugich wręcz nieznoszących mojego repertuaru i mnie. I tak zostało do dzisiaj w sumie. Czasami mam do nich żal, że nie pokusili się, żeby zobaczyć mnie dzisiejszego, czy mnie sprzed kilku lat. W pewnym momencie to się zaczęło od płyty Uczucia. Ja postanowiłem się uśmiechnąć. Postanowiłem z tego takiego koturnowego, zamieniającego się już powoli w ikonę piosenki literackiej artysty, stać się artystą różnorodnym. I stąd zacząłem nagrywać płyty typu covery Kofty czy Grechuty, czy piosenki Przeboje Młynarskiego, czy Przeboje francuskie od Piaf do Aznawura, czy dla mnie pisane przez Rubika. Rubik mi napisał 50 piosenek. Nikomu tyle Rubik nie napisał. Młynarski mi napisał 50 piosenek. O tym się prawie w ogóle nie mówi, bo Major Ogrzej mnie. Nieprawda. Mam mnóstwo utworów, które wykonuję na koncertach. To już 21 płyt. To już tysiące koncertów. I ja się zmieniłem. Ja opowiadam, ja żartuję na scenie. Ale ja właśnie to widzę. Natomiast pan troszeczkę unika wywiadów, mam wrażenie. Może tu leży przyczyna tym, że nie wszyscy znają tego Michała Bajora nowego, takiego bardzo uśmiechniętego. Tak. Tak, ale ci, co znają, to od razu mówią, o, patrzcie, wcale nie jest taki zadufany czy zarozumiały, jak niektórzy mówią, bo to ten repertuar tak robi, ten koturn. To nie ja sam w sumie, tylko to, że ja tak staję, tak śpiewam, tak strasznie chcę. Ja tak potrafię, ale ja już dzisiaj śpiewam zupełnie łagodniej. Ale fantastyczne ma pan też, bo widziałam teledyski do piosenek. One są też już bardzo nowoczesne i widać w nich też dużo dystansu z pana strony do samego siebie. Tak. To już jest, ja wiem po prostu, czego już nie zrobię, wiem, czego nie umiem, wiem, co mi się nie udało. I mam świetną wytwórnię, z którą współpracuję, jedną z najlepszych na świecie przecież. I oni bardzo dbają o nas, artystów, a jest ich tam bez liku, świetnych, najlepszych w kraju. Podpowiadają, pilnują, reagują na przykład, jak coś jest nie tak, mówiąc, a może się zastanów, bo i tak wiedzą, że zrobię to, co chcę, nie, że jestem taki krnąbrny. Oczywiście no, nie mogę nagle w wieku tych swoich 63 lat zacząć stawać na głowie i tańczyć breakdance, prawda, czy rock, czy heavy metal. Ale zawsze mogę upogodnić się, zawsze mogę się rozjaśnić, zawsze mogę się uśmiechnąć, zawsze mogę zaśpiewać piosenkę weselszą. No bo w pewnym momencie no, trzeba będzie się zdecydować na śpiewanie takich piosenek. Może, czy powrót znów do takich poważnych? Niekoniecznie. Irena Santor śpiewa piękne, pogodne piosenki, mając swoje lata. Więc jak będę w jej z kolei pokoleniu, no to pewnie będę też potrafił śpiewać piosenki. Ale powiedział pogodne. Pan, wiem, czego nie zrobiłem, wiem, co mi się nie udało. Co mi się nie udało, czego nie zrobię, ale co pan chce zrobić? Co jest w planach? Co jeszcze jest pana takim marzeniem, może jeszcze z cyklu abstrakcyjnych, ale gdzieś panu chodzi po głowie? Film. Na pewno film. Nie, że jako reżyser. Ja tęsknię za kinem, ale gdzieś tam reżyserzy uznali w pewnym momencie, że ja śpiewam, no i zostawili mnie w spokoju, a ja się wcale z tego nie cieszę. A musicale? Musicale są jednak dla młodszych. Nie ma ról. Nie ma, w kabarecie może jest rola tam starszej pani i pana, którzy są w tym domu, gdzie główna bohaterka kabaretu mieszka. Nie, ja myślę, że musical to jest świat już młodych. Bardzo młody. No to jaką rolę chciałby pan zagrać? Myśmy tu ostatnio mieli duże wydarzenie jak na Opole, bo kręcony był serial Szać. Tak. Maciej Sztur powiedział, że marzył o roli takiego... Szać to Maciek Sztur, tak? Tak, złego mordercy ciemnego charakteru, że to jest wyzwanie. A o jakiej roli pan marzy? Ja to bym chętnie po takim Neronie zagrał jakiegoś chłopaka z biura. Faceta z biura. Garniturze. Znaczy w cudzysłowie mówię z biura, z banku może. Ale na pewno bym chciał zagrać taką postać z lekka pokomplikowaną. Chciałbym też zagrać postać, która ma w sobie trochę komizmu, bo jestem bardzo śmieszny, jak opowiadam kawały,
jak i nie tylko wśród znajomych, przecież już u Szymona Majewskiego opowiadałem kawał ze świeczką, to latał po całym świecie, nie ludzie poznawali na ulicy. To może na koniec właśnie w ramach tego oddechu i tego uśmiechu, który dzisiaj Pan nam przyniósł do studia, zapromujmy Pana płytę, Kolor Café. Płyta jest naprawdę, przesłuchałam, bardzo optymistyczna i radosna i niech ona da nam wszystkim w tych trudnych czasach trochę uśmiechu. Bardzo dziękuję. Płyta, tak jak mówię, już trochę istnieje, kilka miesięcy, ale przerwała się przez epidemię. Znajdą Państwo na niej dużo też piosenek i komediowych, i lirycznych. Natomiast moje Opole zawsze będzie moje i to słowo nie jest takie banalne w moich ustach. Ono naprawdę jest dla mnie bardzo ważne, to Opole. Ja wszystkich pozdrawiam. Wszystkich pozdrawiam Państwa i cieszę się, że mogę się do Państwa uśmiechać. Dziękujemy serdecznie za rozmowę. Dziękuję i też. Czekamy na koncerty również w Opolu. Chciałbym. Mam nadzieję, też. Że wkrótce. Chciałbym. Dziękujemy też, bardzo. Jak wszyscy artyści.